Wyspiański Kantor Dostojewski i Szekspir. Oto w jaki sposób teatr stał się pasją reżysera filmowego. Od lat 60. Wajda działał równolegle i w filmie, i w teatrze, a wiele jego ekranizacji poprzedzały adaptacje sceniczne. Historia tej pasji do teatru zaczyna się jeszcze w czasach studiów. Wajda nie miał ukończonej matury. W Krakowie przymknięto na to oko, a do łódzkiej filmówki został przyjęty już jako student trzeciego roku malarstwa. Niemniej brak matury stał się jego kompleksem. Czuł się niewykształcony. Z tego też względu czerpał garściami z życia kulturalnego zarówno w Krakowie, jak i Łodzi. Właśnie wtedy zaczął regularnie uczęszczać do teatru. Już nigdy nie przestał. Wajda znacznej części kanonu literaturnie poznawał ze szkolnej ławki. Teatr stał się metodą nadrabiania braków. Okres jego studiów to czas odbudowy powiedniej Polski. Wtedy odradzała się również polska oświata. To wszystko pozwala zrozumieć zamiłowanie Wajdy do światowych, a szczególnie narodowych klasyków. Artysta został reżyserem teatralnym i, jak sam twierdził, przez przypadek. Stało się to na planie Popiołu i Diamentu. Do Wrocławia przyjechał Zygmunt Hibner, nowy kierownik artystyczny Teatru Wybrzeże. Zbigniew Cybulski, odtwórca głównej roli we wspomnianym filmie, był również członkiem grupy aktorskiej Gdańskiego Teatru. Hibner chciał go obsadzić w roli amerykańskiego dramatu Vincenta Gatto pod tytułem Kapelusz pełen deszczu, opowiadającego historię weterana wojny w Korei, który zmaga się z narkomanią. Wajda miał zaś wyreżyserować sztukę. No i tu można zastanawiać, po co angażować początkującego ówcześnie młodego reżysera filmowego do teatru. W tamtym czasie awangardą było tworzenie filmów, które starały się jak najlepiej oddać rzeczywistość. Za takim stylem opowiadali się teoretycy jak Siegfried Krakauer czy André Bazin. W takim stylu tworzyli również włoscy neorealiści, którymi inspirowali się pionierzy polskiej szkoły filmowej, w tym sam Wajda, i w takim właśnie duchu został napisany Kapelusz pełen deszczu. Zaczyna rzeczywiście w sposób dosyć przewidywalny, gdy myślimy o nim jako reżyserze filmowym, bo Kapelusz pełen deszczu jest spektaklem, który zostanie zapamiętany właśnie jako takie dzieło ewidentnie nawiązujące do stylistyki filmowej. To jest taki amerykański naturalizm, w którym na scenie widzimy Cybulskiego grającego swoją prywatnością, właśnie posługującego się taką stylistyką, która była charakterystyczna dla jego ról filmowych. Więc to jest spektakl, w którym jeszcze Wajda ewidentnie nie próbuje wykorzystywać jakby tej oryginalnej domeny środków teatralnych. Raczej właśnie sięga po to, czego nauczyło go kino i film, i praca z kamerą. Z uwagi na sukces filmu, teatralny debiut Andrzeja Wajdy zyskał popularność. No i zebrał również dobre recenzje. To właśnie Teatr Wybrzeże, miejsce, które rzeczy zapamięta jako to, w którym stają swoje pierwsze teatralne kroki. No niestety trwa tam obecnie remont, więc nie możemy wejść do środka. Na deskach tego teatru powstał jeszcze pierwszy Hamlet. Później reżyser związał się z warszawskimi teatrami, dalej tworząc w nurcie realistycznym, ale nie był już zadowolony ze swoich adaptacji. Uważał, że taki styl nie pasuje do teatru i tu przyniosła zmianę sztuka Play Strindberg. Ja nagle przyglądam się i patrzę, co się dzieje na scenie. A słyszę, że oni rozmawiają, ale jakimś nieznanym mi językiem. Oni się namówili, że będą mówić po szwedzku. Strindberg pisał po szwedzku i zimitowali jakieś dźwięki, które przypominają szwedzki język. I ja nagle, ponieważ zaczęli mówić do mnie niezrozumiałym językiem, zacząłem się im uważnie przyglądać. I zacząłem rozumieć, że oni tworzą jakąś teatralną
konwencję, która jest wyrazista. Ja nagle patrzę z zaciekawieniem na nich, a dotychczas nic mnie w tej sztuce nie porywał. Myślę, że tu Łomnicki dał mi następną dobrą lekcję reżyserii. Ja zrozumiałem, że trzeba znaleźć konwencję, która pozwoli, żeby ten play Strindberg nabrał teatralnego wymiaru, a nie tylko imitacji życia. No i powoli scena po scenie udało nam się to wyreżyserować i to był mój pierwszy krok w stronę teatru. W stronę teatru właśnie, nie imitacja, w stronę teatru. Nowy sposób myślenia o teatrze zaowocował adaptacją Biesów Dostojewskiego, po których krytyka zaczęła postrzegać Wajdę jako wybitnego reżysera teatralnego. Wajda poznał powieść jeszcze w latach 60. dzięki Markowi Chłasko. Reżyser już wtedy się nią zafascynował. W 71 roku postanowił przenieść ją na deski teatru. Było mu trudno znaleźć teatr gotowy, by wystawić sztukę, ponieważ przedstawiała ona pierwszych rosyjskich socjalistów, mówiąc eufemistycznie, w nie najlepszym świetle. Ostatecznie zgodził się na to nowy dyrektor Teatru Starego w Krakowie. Stało się tak dlatego, że był członkiem partii. Lokalnym władzom zależało, żeby mu się powiodło, więc mógł sobie pozwolić na więcej. Za scenariusz posłużyła adaptacja Alberta Camus, jednak Wajda poczynił w niej pewne zmiany. Przede wszystkim zmienił wydźwięk sztuki. Camusa jako filozofa i egzystencjalistę interesował przede wszystkim problem postulatu nieograniczonej wolności, życia poza dobrem i złem. Wajda natomiast widział w powieści przede wszystkim beznadziejny obraz rosyjskiego społeczeństwa, w którym ściera się stary porządek carski, pełen zakłamania i beznadziei oraz rewolucyjna wizja przyszłości, która wiedzie na kompletne zatracenie. Naprzód kompletny zamęt! Zamachy, pożary, zamieszki, ośmieszenie wszystkiego! Zwali się stara buda, a wówczas pomyślimy o zbudowaniu gmachu ze stali. Poza tym dodał kilka scen, pozmieniał ich kolejność, dotarł również do rozdziału z powieści, który nigdy nie został opublikowany i uczynił z niego scenę otwierającą. W nim postać Stawrogina, a więc naczelnego rewolucjonisty, przyznaje się podczas spowiedzi do gwałtu dokonanego na dziecku. Pijany, ale wreszcie niespodziewanie stała się rzecz tak dziwna, że nigdy nie zapomnę. Byłem zdumiony. Dziewczynka ogarnęła szyję moją rączkami i mocno, mocno zaczęła mnie całować. Wtedy ja... Albert Camus osadzał miejsce akcji w salonach. Wajda natomiast, zainspirowany wierszem Puszkina, widział biesy na zaboconym, spowitym w mroku rozdrożu. Taka wizja tworzyła jednak problem w postaci zmiany scenografii. Sztuka wymagała zarysowania wnętrz. I tu reżyser zainspirował się Japonią. To jest taki dosyć przypadkowy zbieg okoliczności. Niedługo przed rozpoczęciem prac nad premierą Biesów Wajda jest w Japonii. Ma okazję obejrzeć wówczas przedstawienie teatru Bunraku, czyli takiego tradycyjnego teatru lalkowego japońskiego, w którym no właśnie podpatruje coś, co rozpozna jako reżyser jako niezwykle frapujący efekt sceniczny. To będzie po prostu charakterystyczna dla Bunraku technika wykonawcza, technika animacyjna, polegająca na tym, że lalkę o bardzo takim wyrafinowanym, człekokształtnym wyglądzie animuje jednocześnie kilku, w porywach nawet trzech animatorów, doskonale z sobą zsynchronizowanych. Stąd takie złudzenie no, niezwykłego realizmu życia, że tak powiem, tej lalki. Ale Wajda patrzy na ten efekt jako oczywiście na jakąś niezwykle nośną metaforę. Znaczy dostrzega w tym wyglądzie lalki, która, no, tak jak on to opisał, jest jakby rozszarpywana przez te trzy odziane na czarno, zamaskowane, anonimowe postaci lalkarzy, animatorów. On dostrzega w niej no, taką figurę człowieka, który jest również bohaterem jego biesów właśnie. To będzie jakby zaczyn pomysłu, żeby tę technikę animacji podpatrzoną w Teatrze Bunraku wprowadzić do przedstawienia i tam no właśnie pojawią się takie postaci nawiązujące do figury Kroko, czyli tych animatorów lalek w Teatrze Bunraku. Ich intrygujący wygląd posłużył za inspirację do wyglądu tytułowych diabłów, które miały nawiedzać scenę i zmieniać scenografię. A jeszcze w dodatku autorem muzyki był Zygmunt Konieczny. Też bardzo szczęśliwy pomysł. I Zygmunt Konieczny, jak zrozumiał, jaką ja robię sztukę, że to jest jakaś sztuka o diabłach, o jakimś strasznym świecie, na balkonie naszego teatru zamontował niedużą grupę muzyków,
którzy właściwie wytwarzali jakiś krzyk, jakiś szept, jakiś gwałt, jakieś dźwięki, które dodawały w tych właśnie momentach, kiedy trzeba było przemienić jedną scenę w drugą, dodawały jakiegoś dreszczu. Wajdzie udało się zarazić swoją wizją całą obsadę. Próby nie należały jednak do łatwych. Sfrustrowany reżyser krytykował aktorów, że Dostojewski jest dla nich za trudny, natomiast aktorzy zirytowani byli faktem, że scenariusz powstawał w trakcie prób. Do największej tragedii doszło jednak podczas prób generalnej. I nagle ja patrzę, że Aleksander Fabisiak, aktor, który właśnie gra tą rolę, zaczyna dziwnym sposobem chwyta się krzesła i przewraca się. Ponieważ wszyscy dookoła i za kulisami i z nas, którzy robiliśmy to przedstawienie, którzy siedzieli na widowni, wszyscy byli przekonani, że ja tak się namówiłem z aktorem. Ponieważ nikt nie widział tych prób, bo one były robione fragmentarycznie, nigdy nie było całości. Więc w pierwszej chwili za kulisami uznano, że to jest po prostu wyreżyserowane przeze mnie taka dziwna sytuacja. No ale ponieważ w tej scenie, ta scena kończyła się atakiem epilepsji Stawrogina, więc byłoby idiotyczne, że dwóch aktorów gra to samo. No ja błyskawicznie się zorientowałem, co się wydarzyło, że to nie jest nic przeze mnie wyreżyserowane, tylko że stało się jakieś nieszczęście. Tym bardziej, że to bardzo sztucznie wyglądało, co on robi na scenie, jak upada. Aktor, który upada na scenie, nie inaczej się zachowuje. Więc rzuciłem się momentalnie na scenę i zorientowałem się, że to jest człowiek, który dostał udaru serca. Zadzwoniliśmy natychmiast w ciągu 3 minut dosłownie przyjechało pogotowie, wzięli go, no i tak się skończyła generalna próba. Próbowano go ratować przez kilka godzin, okazało się, że nawet wszystkie próby ożywienia serca się nie udały i po prostu jeden z naszych najwspanialszych aktorów Starego Teatru umarł w garderobie w trakcie reanimacji. Mimo tej tragedii przedstawienie się odbyło i całkowicie porwało widownię. Biesy przyniosły Wajdzie światową renomę jako reżysera teatralnego i od tej pory wielokrotnie wystawiał swoje spektakle za granicą. O ironio, w Polsce nie można było na głos mówić o tych sukcesach zagranicznych Biesów. Ten spektakl był no niestety zbyt czytelny w swojej wymowie politycznej, by można się nim było chwalić. Został skazany właściwie na taką jakąś marginalną egzystencję, mimo że przecież przez kilkanaście lat był grany regularnie na scenie Starego Teatru w Krakowie. Fascynacja reżysera prozą Dostojewskiego doprowadziła do jeszcze dwóch adaptacji scenicznych. Była to Nastazja Filipowna na motywach powieści Idiota i adaptacja Zbrodni i Kary. Nastazja, wystawiona po raz drugi w Tokio w 1989 roku, zasługuje na szczególną wzmiankę, ponieważ tu Wajda ponownie sięgnął po inspirację do Japonii. Saburo Banda był tak zwanym onnagata, aktorem wcielającym się na scenie w kobietę. W trakcie oglądania spektaklu, w którym Japończyk odgrywał rolę damy kameliowej, Wajda nawiedził pomysł, aby aktor wcielił się zarówno w Nastazję, jak i księcia Myszkina, parę zakochanych z Idioty. Onnagata mają w zwyczaju przebierać się na scenie i Wajda wykorzystał ten właśnie motyw. Japończycy oczywiście mają na to specjalną nazwę, to się nazywa Ahikinuki. Jego adaptacje Dostojewskiego są uznawane za najwybitniejsze spektakle. Na podstawie Biesów i Nastazji powstały później również filmy, jednak Wajda nie był z nich już aż tak zadowolony. Brakowało w nich niezwykłości płynącej ze zrozumienia konwencji teatru, którą wyrobił w sobie Wajda. Była nią idea, którą zrodzili w nim aktorzy, twierdząc, że teatr jest miejscem dialogu sceny z widownią. Od adaptacji Biesów jego żona Krystyna Zachwatowicz zajmowała się tworzeniem kostiumów i scenografii. Dobrym przykładem tego, jak owocna była ich współpraca, jest zabieg scenograficzny ze Zbrodni i Kary. Elementy scenografii zostały przeniesione na widownię, tak aby widz miał poczucie, jakby był częścią świata przedstawionego i mimowolnie podglądał zdarzenia, które dzieją się na scenie.
Bajny od biesów związał się też na dobre z Teatrem Starym w Krakowie. Od tego czasu reżyserował filmy i spektakle równolegle. Tam, razem z reżyserami Konradem Swinarskim i Jerzym Jarockim oraz oczywiście aktorami i resztą pracowników teatru, wynieśli Teatr Stary do rangi najlepszego w Polsce. Bardzo często ekranizowane przez niego dzieła były najpierw wystawiane na deskach teatru. Stało się tak z Weselem, Sprawą Dantona, Zemstą czy Wspomnianymi Biesami i Nastazją. W ekranizacji Wesela Wajda chciał zawrzeć prezentowane wydarzenia nie jako patetyczną, narodową epopeję, ale jako wręcz dokumentalny zapis ówczesnego społeczeństwa. I co ciekawe, taka interpretacja została po raz pierwszy zrealizowana właśnie w Teatrze Starym, jeszcze w 1963 roku, a więc na 10 lat przed premierą filmu. Podobny los spotkał pozostałe z wymienionych filmów. Wyspiański był wyjątkowo ceniony przez Wajdę i miał istotny wpływ na teatr artysty. Reżyser zrealizował m.in. jego ideę, aby wystawić Hamleta Szekspira na Wawelu, zrealizował również jego Klątwę i Noc listopadową. Ta ostatnia okazała się wyjątkowym sukcesem. Teatr totalny Wajdy objawił się również niedługo po Biesach w Nocy listopadowej Wyspiańskiego. To również był spektakl, w którym reżyser musiał się zmierzyć z bardzo trudną materią tekstową. Wyspiański generalnie był jednym z tych autorów, o których zawsze mówił, że on się z ich tekstami mierzy, on ich nie wystawia. To są wyzwania artystyczne. W tym przypadku też tak było. To jest tekst, który rzeczywiście wymaga znalezienia jakiegoś szczególnego klucza do inscenizacji tego tekstu. W tym przypadku to był wybór środków bliskich operze. Reżyser zdecydował się wzbogacić sztukę o kwestie śpiewane. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada, dzień zeszedł dla was ta noc. W tle puszczam właśnie fragmenty spektaklu zrealizowane dla Teatru Telewizji. Jak widać, przedstawienie zostało wyniesione w plener do prawdziwych ogrodów łazienkowych. Wajda uważał, że w Teatrze Telewizji dokonuje się pewne połączenie filmu i teatru. Wspierał i wierzył w tą ideę, a po zakończeniu trwałej współpracy z Teatrem Starym, to głównie w takiej formie realizował się jako reżyser teatralny. I tu warto wspomnieć o pewnym nagranym spektaklu, którego Wajda nie był autorem. Tadeusz Kantor był najważniejszym polskim reżyserem teatralnym ubiegłego wieku. Dzięki wyjątkowemu stylowi jego spektakle zyskały uznanie na całym świecie. Wajda podziwiał Kantora i uważał go za geniusza. Za namową filmowca fragmenty Umarłej Klasy zostały zrealizowane w plenerze. Wydaje mi się, że to jest ciekawy punkt w takiej refleksji na temat zasług Wajdy dla teatru telewizji, dla utrwalania przedstawień teatralnych przy pomocy kamery. To nie był oczywiście rasowy teatr telewizji, z całą pewnością nie można tego nazwać teatrem telewizji. To była rejestracja filmowa, to było coś, co sam Wajda określił mianem seansu Tadeusza Kantora. Kantor był bardzo radykalnym modernistą. W jego twórczości obok teatru przenikają się malarstwo, rzeźba i muzyka. Wydaje mi się, że Wajda zmienił swój styl częściowo za sprawą swojej teatralnej twórczości i uznania wobec tego, jak tworzył Kantor. Niemałą rolę musiała w tym odegrać również Japonia. Początkowo zarówno filmy, jak i spektakle Wajdy zaliczały się do nurtu realistycznego. Z czasem jednak reżyser odchodził od realizmu na rzecz czegoś, co określał wyrazistością. Zaczął coraz częściej sięgać po bardziej odważne, ekspresyjne, czasami wręcz groteskowe środki wyrazu. Jego teatr świetnie to oddaje. Dla teatru Wajdy istniała jeszcze jedna, niezwykle ważna postać. Ta monumentalna twierdza za moimi plecami wbrew pozorom nie jest odpowiedzią Gdańska na pogróżki prezydenta Rosji. To gdański teatr szekspirowski powstały na miejscu, w którym w XVII wieku istniał pierwszy publiczny teatr Rzeczpospolitej. Placówka ożywia ideę teatru elżbietańskiego, zapraszając do siebie grupy aktorskie z Polski i całego świata. Tak samo jak teatr
który stał tu 400 lat temu. Zobaczyłem tą budowlę już gotową. Muszę powiedzieć, że serce mi zabiło, bo zobaczyłem teatr, który jest tajemniczy sam w sobie. Teatr powstał przede wszystkim z inicjatywy profesora Jerzego Limona, jednak Andrzej Wajda był honorowym patronem projektu i członkiem Fundacji Teatrum Gdanese, która urzeczywistniła nietypową ideę. Najważniejsze, co się wydarzyło, to, że ten teatr jest zwrócony w stronę świata. W stronę Europy, w stronę największego pisarza, największego dramaturga, Williama Szekspira, który był tu obecny tyle lat temu. Angielscy aktorzy przypływali, żeby grać tutaj. Szekspir był namiętnością Wajdy. Hamlet angielskiego dramaturga stał się jego obsesją. Wystawiał go aż 4 razy. Po raz pierwszy na deskach gdańskiego Teatru Wybrzeże, później na Wawelu i w Starym Teatrze z Jerzym Szturem. Z żadnej z tych adaptacji nie był zadowolony. Wreszcie powstał Hamlet IV, który dał reżyserowi poczucie spełnienia. W tytułowej roli Wajda obsadził Teresę Budzisz-Krzyżanowską. Ta nietypowa decyzja dała przedstawieniu rozgłos, ale i zyskała uznanie. Tekst Hamleta stał się dla niego tekstem prowokującym do refleksji na temat sztuki aktorskiej, na temat napięcia między życiem i fikcją, sceną i realnością pozateatralną. W tym sensie to był rzeczywiście niezwykły, wielowarstwowy taki utwór właśnie jakby dotykający bardzo wielu spraw. To również tłumaczy częstotliwość powrotu do tego tekstu, prawda? W każdym przypadku był przecież nieco inaczej oświetlany, jakby inne pytania reżyser mu zadawał. Poza Hamletem Wajda wystawił również Romeo i Julię oraz zrealizował w teatrze telewizji swoją wyjątkową wizję Macbetha, która jednak, mówiąc łagodnie, budzi dziś podobne wrażenie co Złoty Smok z polskiej adaptacji Wiedźmina. Szczególna pasja, którą Wajda obdarzył Szekspira, tłumaczy jego zaangażowanie w projekt. Z tą pasją szło przekonanie, że scena jest nieodłącznym elementem dramatów Szekspira, w końcu nigdy nie przyniósł jego dzieł na swoje filmy. Więc to był jeden z tych wybitnych autorów, Szekspir, z którym Wajda wszedł w taki dla siebie bardzo, bardzo inspirujący, bardzo ważny dialog. To tam właśnie szukał odpowiedzi na te najważniejsze dla siebie również pytania. Kariera filmowa Wajdy przysłoniła jego sukcesy w dziedzinie teatru. I choć nie można powiedzieć, że jest to zapomniany obszar jego działalności, to jednak mało kto ma pojęcie, że teatr stał dla Wajdy zaraz obok filmu, a nie jedynie jako hobby. Chcąc opowiedzieć jakąś historię, decydował, czy pomysł na nią sprawdzi się lepiej w filmie, czy w teatrze. Oczywiście dostrzegał różnicę między filmem a teatrem, jednak, co szczególnie widać na gruncie aktorstwa, granice między konwencjami obu sztuk niejednokrotnie przełamywał. Jego działania za kamerą i za kurtyną wzajemnie na siebie wpływały, dlatego też przy pochylaniu się nad rozwojem twórczości Wajdy, jego teatr stanowi obowiązkowy przystanek. Nie, tam mnie pan zaintrygował, przyznam, taką tym pytaniem o syntezę sztuk. Nawet miałam pewne wątpliwości, czy właściwie je rozumiem. Prawda? Było coś takiego? Tak, tak. No. Znaczy, tutaj w ogóle to też taka refleksja mnie naszła po tym, co Wajda mówi o samym Kantorze, że on go uważał za absolutnego geniusza, że spotkał tak. Tylko dwóch geniuszy, jeden z nich to Kantor, że no i Kantor właśnie postulował to, żeby znieść te granice między sztukami. Ja nawet mam właśnie o tym cały fragment filmu, że no widać to w teatrze Wajdy, że jakby no tu mamy malarstwo, mamy sporą rolę muzyki,
No i mamy ten właśnie aktorstwo, które no, na początku dosłownie było filmowe, a potem jakby on sam mówił, że go nawet nie interesuje różnica między reżyserstwem teatralnym a filmowym, go po prostu interesuje oddanie tej wyrazistości na scenie. Tak, to prawda. I jakby, no, że tutaj na wielu poziomach dokonało się właśnie opuszczenie tej granicy i, no i w tym teatrze telewizji było podobnie. Mhm. To prawda. Tyle, że myślę, że jakby Wajda niekoniecznie potrzebował kantora, żeby sobie uświadomić to, że teatr może być taką przestrzenią, w której różne sztuki z sobą korespondują, prowadzą dialog, działają na równoprawnych zasadach. On po prostu doszedł do tego, sądzę, własną drogą, mając zresztą bardzo podobne jak kantor zaplecze związane z wykształceniem malarskim, prawda? Więc tutaj no, po prostu szli akurat tą samą ścieżką. Oczywiście kantor zaszedł dużo dalej z pewnością w tej idei syntezy sztuk, tak? Czyli no przede wszystkim on we własnym teatrze był każdym. On był dramaturgiem, reżyserem, scenografem, aktorem. Był prawie jak Wyspiański, albo i dalej w tym poszedł, bo Wyspiański w własnych spektaklach się na scenie jednak nie pojawiał. No Wajda do jakiegoś momentu sam projektował scenografię. No to było właśnie to pokłosie jego edukacji artystycznej związanej z malarstwem. No później, jak wiadomo, przekaże generalnie te kompetencje scenograficzne Krystynie Zachwatowicz. To właśnie będą Biesy, ten moment przełomowy. Współpracowali w zasadzie. Oczywiście, tak, 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 jasne. Jasne. Natomiast no, generalnie wydaje mi się, że jednak Wajda z całą pewnością nie posunął się tak daleko na przykład w takiej idei teatralizowania materii plastycznej, co stało się czymś charakterystycznym, rozpoznawczą cechą właśnie teatru kantora. Tak? W jego przypadku to szukanie nowego, autonomicznego, autorskiego języka teatralnego polegało na przykład na właściwie zrównaniu statusu nieożywionej materii i żywego wykonawcy na scenie, prawda? Z tego na przykład wykluwa się idea bioobiektu, tak? Czyli właśnie połączenia takiej hybrydy przedmiotu, jakiegoś plastycznego elementu spektaklu i aktora. No, Wajda jednak, jak wiadomo, oczywiście do aktora na scenie miał zupełnie inny stosunek, jakby zupełnie inną funkcję mu powierzał. Inna była również relacja między nim a aktorem, jako między reżyserem a wykonawcą czy odtwórcą roli. Więc o ile rzeczywiście w paru momentach wydaje się, że te drogi poszukiwań artystycznych Wajdy i kantora wydają się zbieżne, jakoś do siebie podobne. No, po drodze jeszcze mamy to bezpośrednie ich spotkanie związane z Umarłą klasą chociażby. To też jest taki moment, który sygnalizuje nam, że gdzieś tam coś, jakiś przepływ impulsów, inspiracji mógł nastąpić. To jednak z całą pewnością to są w pełni autonomiczne osobowości artystyczne. Nie miałabym odwagi mówić o tym, że Wajda się jakoś istotnie inspirował kantorem. Prawda? Choćby to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli ten przykład z Umarłą klasą, kiedy wręcz Wajda wnosi swoje własne pomysły do realizacji filmowej tego przedstawienia, no świadczy o tym, że oni po partnersku idą ramię w ramię obok siebie. To nie jest jakaś relacja mistrz i uczeń na przykład. Choć w jakimś stopniu idą nieco podobną drogą, czyli obaj mają poczucie, że teatr, potencjał teatru można wykorzystywać na wiele sposobów, o których nie pomyślał nikt wcześniej.